Dzień dobry, kochani. Witajcie w ostatnim filmie w tym roku. Ja i Pipeta, ubrana na śnieżynkę. Proszę bardzo. Witamy się dzisiaj z wami bardzo serdecznie. No, już, idź sobie tam usiądź. Kochani, no właśnie, przyszedł ten moment, przyszedł ten czas, byśmy sobie wreszcie złożyli życzenia. Ale zanim do tego dojdzie, to na początku chciałabym wam bardzo, ale to bardzo podziękować za ten rok. Przede wszystkim podziękować wam za to, że byliście, że przychodziliście, oglądaliście moje filmy, zostawialiście zawsze jakąś aktywność, czy to łapka w górę, czy łapka w dół, czy komentarz. Pojawialiście się tutaj i wspieraliście mnie tak jak się dało. Dzięki wam mogę powiedzieć, że ten rok przeszłam, ale będę wam o tym opowiadać już w podsumowaniu 2021 roku. Natomiast w tym roku dostałam od was tyle wsparcia, tyle ciepła, tyle miłych słów, pozytywnych słów i tyle motywacji, by dalej to robić, by dalej nagrywać, by dalej być tutaj z wami, czy to właśnie na moim kanale, czy to w moich mediach społecznościowych, czy na przykład na Instagramie. Po prostu zawiązały się, można by było powiedzieć, nawet między nami. Czekajcie, muszę przerwać i ściągnąć ubranko dla kota. Wybaczcie za te atrakcje dodatkowe, ubranko ściągnięte, także mogę tutaj dalej do was mówić. Co chciałam jeszcze wam dodać? Co chciałam wam powiedzieć? To przede wszystkim właśnie to, żeby wam podziękować. Ale też, no właśnie, ten rok, można powiedzieć, że to jest kolejny rok, w którym żyjemy w pandemii. Więc to, co ja chciałabym wam najbardziej życzyć, nie tylko ze względu na święta, ale również ze względu na nadchodzący rok, to jest przede wszystkim zdrowie. Bo kiedy to zdrowie będzie, to i wszystko damy radę zrobić. I samopoczucie mamy lepsze. I cieszymy się z tak naprawdę otaczających nas chwil, momentów, rzeczy. Inaczej pracujemy, inaczej funkcjonujemy, inaczej wstajemy. No taka jest prawda. Nie ma zdrowia, nie ma nas. Więc tego chciałabym wam w tym roku najbardziej życzyć, tego zdrowia, żebyście wy byli zdrowi, ale również wasi bliscy, osoby, na których wam zależy, które kochacie, które macie w swoim otoczeniu. Zdrowie to jest to, co chciałabym przede wszystkim wam życzyć, ale również, no wiadomo, ze względu na święta, żebyście spędzili te święta w przyjemnej, kochającej, radosnej, rodzinnej atmosferze. Żebyście się cieszyli nawet z tych najmniejszych prezentów, żeby sprawiało wam przyjemność spożywanie tych wszystkich świątecznych potraw, błogosławieństwa Bożego, tego, żebyście się w te święta chociaż na chwilę zatrzymali i pomyśleli właśnie o waszych bliskich, o osobach, które macie w sercu. To jest coś, czego chciałabym wam życzyć na święta. Oczywiście dobrego wejścia, udanego wejścia w nowy rok. I życzmy sobie tak na dobrą sprawę wszyscy, żeby ten nowy rok przyniósł nam zdrowie, pomyślność, radość, spełnienie naszych marzeń, nawet tych najmniejszych, słuchajcie, tych takich najmniejszych kroków, żeby ten rok był dla nas pozytywny, dawał nam energię do każdego dnia, na każdy dzień, dzięki której po prostu będziemy lepiej funkcjonować, będziemy się spełniać, będziemy czuć się dobrze, no i tego zdrowia. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo, ale to bardzo wam dziękuję za ten 2021 rok. Spotkamy się już w nowym roku, z nowymi filmami, z nową energią. Ja postanowiłam, że robię sobie teraz małą przerwę. Co prawda będę na Instagramie tam od czasu do czasu się pojawiać, więc jeśli macie konto, to zapraszam was bardzo serdecznie.
Po prostu chcę ten czas, te ostatnie dni tego roku spędzić z moją rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, no i przede wszystkim też z moją drugą połówką i z kotami, które dzisiaj fochy stroiło, żeby się pokazać tutaj w filmie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale zwierzaki tak mają. Także trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko. Pamiętajcie o tym zdrowiu, o tej pozytywnej energii. Dziękuję Wam wszystkim, bo wiem, że zaraz posypią się w komentarzach życzenia. Także dziękuję Wam wszystkim za życzenia. Życzcie mi również zdrowia dla mnie i dla moich bliskich. No i co? Widzimy się już w nowym roku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, buziaki. Pa!